Witam. Od czego zacząć haft krzyżykowy liczony? Od wzoru. W odróżnieniu od materiału z nadrukowanym wzorem, potrzebujemy wzoru na papierze lub w wersji elektronicznej, format PDF lub XSD. Do odtworzenia tego typu wzorów są aplikacje mobilne. Wzorów możemy szukać w internecie lub w gazetkach hafciarskich, na przykład kram z robótkami, igłą malowane. Są to najbardziej popularne gazetki w Polsce. Przy wyborze wzoru zwróćmy uwagę, ile jest kolorów i czy występuje konturowanie, tak zwany backstitch. W tym przypadku backstitch występuje czarne linie, białe linie, brązowe linie. Nie są to krzyżyki, lecz poprowadzona nitka w taki sposób, aby tworzyła dany kształt. Na sam początek odradzam tego typu wzorów, dlatego, żeby się nie zniechęcić. Niektórzy kochają backstitch, inni nienawidzą. Wzór składa się z kratek. Każda kratka odpowiada krzyżykowi na tkaninie. Wzór podzielony jest również na cieńsze, jak i grubsze linie. Grubszymi liniami mamy zaznaczone co 10 krateczek. W środku, w jednej takiej kratce, mieści się 100 krzyżyków. Dzięki temu, że są ponumerowane, możemy później znaleźć dany krzyżyk lub miejsce na kanwie. Na przykład 20-20 i już wiemy, który to krzyżyk. Ten wzór jest mały, ale przy dużych wzorach naprawdę ułatwia to pracę. Gdy mamy wzór, potrzebujemy tkaniny. Nie powinno to być zwykła bawełna, dlatego że do haftu krzyżykowego są specjalne tkaniny. Nazywamy je kanwami. Mają one splot przypominający szachownicę. Dzięki temu mamy dziurki. Te dziurki tworzą nam wierzchołki naszych krzyżyków. Dzięki temu łatwo jest stawiać krzyżyki i krzyżyki są równe. Tkanin do haftu jest wiele. Nie będę o nich teraz mówić, bo dnia zabrakło. Podstawą, którą trzeba wiedzieć, to to, że tkaniny do haftu mają różną gęstość. Im większy numerek, tym krzyżyki wychodzą mniejsze. To jest tkanina 14CT, którą polecam na sam początek, dlatego że krzyżyki wychodzą duże, a mimo to praca nadal jest zgrabna. Kolejną potrzebną rzeczą to igły. Tu sprawa ma się odwrotnie niż w przypadku materiału, czyli im większy numerek, tym igła większa. Pamiętajmy, że do haftu krzyżykowego używamy tępych igieł. Mają one zaokrąglony czubek i szerokie uszko. Ja polecam igły o rozmiarze 24. Moim zdaniem pasują do tkanin o większym, jak i o mniejszym splocie. Gdy mamy wzór, materiały i igły, potrzebujemy jeszcze muliny. Mulina to nit skręcona z 6 pojedynczych włókien. Dzięki temu możemy ją rozdzielić i wyciągnąć pojedynczą niteczkę. Po co? Do każdej gęstości kanwy używa się innej ilości włókien muliny. Na rozmiarze 14CT używamy 3 lub 2 nitek z 6. Rozpiska mulin znajduje się obok wzoru. Mamy wiele marek mulin, lecz najbardziej popularne to Madeira, DMC, Anchor, Ariadna. Ariadna to polska firma, lecz najbardziej popularną jest DMC, dlatego że jest używana w większości wzorach polskich, jak i zagranicznych, gdzie nici Ariadna w zagranicznych wzorach raczej nie występują. Każda marka ma swoje indywidualne wzory do danych kolorów. Jak widzimy, na przykład ten żółty, który jest zaznaczony kółeczkami,
na wzorze, w każdej marce ma inny numer. Dzięki temu łatwo jest kupić to, co chcemy. Potrzebujemy jeszcze ostrych nożyczek. Oczywiście w hafcie krzyżykowym jest wiele przydasi. Na przykład nawlekacz do igieł, bobinki, pisak zmywalny, tamborki, magnesy i wiele, wiele innych. Gdy mamy już wszystko uszykowane, możemy zacząć. Ale tak naprawdę od czego zacząć? Jest wiele technik zaczynania haftu. Niektórzy zaczynają od boku, od góry, od dołu, od środka. Ja osobiście polecam małe hafty zaczynać od środka. Mamy ułatwioną sprawę, dlatego że mamy strzałeczki po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. Dzięki temu wyznaczają nam one środek. Ja już mam to zaznaczone kropeczką. Na tkaninie możemy sobie namalować linie pomocnicze, czyli te wszystkie 10, 20, 30, 40. Dzięki temu nie pogubimy się w tym wzorze. Jak widzimy, biedroneczka ma również swoją legendę. Każdy kolor jest zaznaczony różnym symbolem. Czarne krateczki odpowiadają czarnemu kolorowi. Tak samo jest i tutaj. Jak widzimy, przeniosłam wzór papierowy za pomocą igły i nitki na tkaninę. Jest to czasochłonne zajęcie. Na temat rozpoczynania nitki, jak i zakończenia, nie będę opowiadać, dlatego że inne dziewczyny na kanałach już to omówiły. Serdecznie zapraszam do przeglądnięcia YouTube'a i do edukowania się. Mam nadzieję, że chociaż troszkę rozjaśniłam Wam sytuację, od czego zacząć i że któraś lub któryś z Was się zdecyduje na haft krzyżykowy, bo jest to naprawdę świetne hobby. Do zobaczenia następnym razem.